Masz pracownika, który robi co chce. Przychodzi do pracy, kiedy ma ochotę. Wychodzi, gdy jest mu wygodnie. Nie realizuje twoich poleceń. Nawet wydaje się, że gra na siebie, a nie na zespół. Ale mimo wszystko go trzymasz, bo to świetny sprzedawca, robi niezłe obroty. Albo to niezły koordynator produkcji. Trzyma zespół w ryzach. No i co z tym zrobić? Czy to bezpieczne, żeby takiego człowieka trzymać na pokładzie? Dzisiaj o tym porozmawiamy. Nazywam się Bernard Fruga. Więcej o mnie znajdziesz na stronie fruga.net. A jest tu ze mną klasyk, Jack Welch, w zasadzie jedna z jego książek, Winning, bo to zawodnik, który zrobił na mnie duże wrażenie, gdy wiele lat temu sięgnąłem po jego pracę. Pretekstem było to, że w firmie, w której pracowałem, władzę przejęli wychowankowie Jacka Welcha. Więc żeby zrozumieć, co nas czeka, sięgnąłem po pracę ich mentora. I powiem wam, że Jack Welch to był człowiek, który nie owijał w bawełnę, nazywał rzeczy po imieniu. Mam tutaj dla was cytat z jednego z wywiadów, gdzie Jack powiedział tak. Łatwo jest pozbyć się ludzi mających problemy z przestrzeganiem zasad i wartości, jeśli to nie są najlepsi zawodnicy. Ale najtrudniejszą decyzją, jaką musi podjąć firma, to sytuacja, gdy mają najlepszego gracza, takiego gracza klasy A, który narusza zasady. W tym przypadku nie wahaj się. Podejmij szybkie działania i zrób z tego przykład dla całej firmy. Ludzie, którzy działają nieuczciwie, rosną jak rak w organizacji, a ty musisz po prostu podjąć trudną decyzję i pozbyć się ich. Ja myślę, że to porównanie takiego gagatka, który łamie wszelkie zasady, do nowotworu w organizmie, jest na miejscu. Niektórych klientów znam przez długie miesiące, przez lata. Czasami daję rekomendację, mówię, proszę się powoli tego człowieka pozbyć, przygotować ścieżkę dla niego do wyjścia. On się nie nadaje, niczego dobrego z tego nie będzie. Czasami te rady są słuchane, czasami są ignorowane. Potem po czasie widzę, że ta osoba, która została, jest z tego jakiś dramat, jakieś procesy sądowe, jakieś problemy w całym zespole, ponieważ taki zawodnik, który łamie zasady, demoralizuje innych. No bo co z tego, że przyjęliśmy uczciwych, porządnych pracowników, którzy chcieliby przestrzegać zasady, jak widzą obok siebie świętą krowę, która robi co chce. Skoro on może, to czy ja mogę? Szefie, ale czy ja też mogę później przychodzić? Szefie, ale czy ja też mogę mieć normowany czas pracy? Szefie, ale dlaczego mamy to polecenie wykonywać, jak on czy ona tego nie wykonuje? I tak dalej, i tym podobne. Ja wiem, że są trudne sytuacje. Ja wiem, że nikt poza tobą nie podejmie decyzji zwolnienia pracownika, który przynosi dobre rezultaty, bo może się faktycznie okazać, że po zwolnieniu tego człowieka firma straci, finansowo straci. Natomiast radzę zastanowić się nad takim starym powiedzeniem, które mówi, że niekiedy lepiej jest przegrać bitwę, aby wygrać wojnę. Inaczej mówiąc, do czego doprowadzisz firmę długofalowo, jeżeli dzisiaj będziesz zwlekał z pozbyciem się z zespołu osoby, która niszczy twoją firmę? No to tak, pod rozwagę. Pogodnie się pozdrawiam.